Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Judy i witam was w kolejnym materiale z gry Pokémon Alpha Sapphire. Nie wiem, czy pamiętacie, ale ostatnio działo się tak wiele w tak krótkim czasie, że aż szok. Dostaliśmy nie tylko Latiasa, ale dostaliśmy również kamień do jego mega ewolucji, tak więc mamy w tym momencie mega Latiasa. No i mamy również Sceptyla, do którego też potrzebny jest kamień ewolucja, którego tej mega ewolucji, którego raczej nie mamy, aż sobie sprawdzę dla pewności. No bo nie, no dla Pokémonów to mamy Aggronite, no i mamy... Ej, właśnie! Zaraz! No to jak ja już mam mega ewolucję, to ja sobie zmieniam Neo na Awake'a. Ej, Awake, Awake. Ja będę mógł teraz użyć jego mega ewolucji przecież. Ej, ludzie, już nie mogę się doczekać. Chcę to sprawdzić. Naprawdę chcę to sprawdzić. Czy będę miał już mega Manectricka? No... Tak, tu się nie da rowerkiem za bardzo jeździć, jeszcze pada. Padać musi, zawsze musi padać Max Repel. I wiecie co? Chyba sobie zastosuję tego Max Repela. Nie chcę mi się tutaj cały czas spotykać bez przerwy wręcz jakichś dzikich Pokemonów. Chciałbym raczej dość sprawnie przejść, szczególnie, że tutaj trochę łażenia będzie. Ej, halo! Halo, ty, rowerzysto, zagubiony ty. Z chęcią z tobą zawalczę. No, ani to nie jest rowerzysta, ja myślałem, że on na rowerze jeździ, tak w tych krzakach nic nie widać. Okej, jest Beautyfly. No to powiedziałbym, że taki dobry Pokémon, żeby przetestować mojego Mega Manectricka. Szkoda, że nie mamy Thundera, w deszczu zawsze, wiecie, trafiałby. No pięknie, ludzie, już chcę zobaczyć, pierwszy raz w walce tutaj Mega Manectrick. No, come on. Jest Mega Ewolucja, to już się robi tutaj taki porządny team Mega Ewolucji. Patrzcie, jest bananowy, nie umiem mówić. O, jeszcze ma abilitkę, że zmniejsza atak. Teraz jak ma tą formę mega, cudownie, fajnie. Dobra, Beautyfly rozwalony, taki trochę banan jest. No dziwnie wygląda, ale tak fajnie dziwnie. A i muszę go trochę podtrenować na przyszłą salę, mówię wam. Z mega formą Manectricka nie wydaje mi się, żebym miał problemy. Tu jakiś... Tam jakiś Pokémon chodzi. Halo, Pokémonie. O, co to za Pokémon? Wiem, że użyłem Repela, ale nie mogłem się nie skusić, żeby sprawdzić. Linun. Nie chcę Linuna. Może to jest jakiś fajny Linun, bo ja wiadomo, tak spotkane Pokémony mają tam lepsze, mogą mieć, wiecie, staty, lepsze ataki. Ogólnie fajne są, ale nie. Nie, halo, chłopcze, chcę walczyć. Mam mega Pokémony, chcę je wykorzystać i sprawdzić, jak się tutaj, wiecie, będą prezentować. A oby jak najlepiej. Oby jak najlepiej, oby jak najlepiej. No sorry, jak oni mi tu wyskakują z takimi Pokémonami, no to tu aż głupio byłoby ich nie bić. Dawaj jeszcze raz. Ta mega ewolucja troszeczkę zajmuje, ale wybaczcie, ale chcę się nacieszyć nią. Pamiętam, że jak w Pokémon X mega ewoluowałem Pokémony, to niektórzy pisali później w komentarzach: no weź ty już powalcz tym zwykłym Pokémonem, a nie w jego mega formie. Chcemy zobaczyć, jak wygląda zwykły też czasami, a nie cały czas mega ewolucja. No nie wiem, były takie głosy, ale ja chcę się nacieszyć tym mega Manectrickiem. Zawsze mówię Manectricka, to jest Manectrick, przecież tam jest cytek, czytane jako kap, co nie? Manectrick. Chyba dobrze mówię. 32 level. No fajnie, fajnie. No ten specjalny atak ponad 100, jak jest w tej mega formie, już na tym levelu. No to naprawdę miodzio. Miodzio staty. Takie coś to mi się podoba. Okej, widzę kolejnego robaczego typka. No dawaj. Na razie tutaj dzikich Pokémonów nie chcę. Na razie fajnie byłoby dojść dzisiaj. Znaczy, nie wiem, jak daleka jest to w sumie droga, ale do centrum pogodowego. Beautyfly. Beauty, beauty. Już jednego rozwaliłem, może ten jakiś silniejszy, może bardziej odporny, może robiony pod specjalną obronę. Któż to wie? Fajnie byłoby, mówię, gdybyśmy poznali tutaj najlepiej jakiegoś Thunderbolcika. Nie wiem, czy Manectric się uczy Thunderbolta, czy jak. Pewnie tak, a nawet jak nie, to pewnie gdzieś będzie do zdobycia. To mówię, ta abilitka z tym obniżeniem ataku nigdy nie jest zła, bo zwykle mają ją jakieś podstawowe Pokémony. Nie spodziewałem się, że będzie miał Mega Manectric właśnie... Wiecie, taką abilitkę, że będzie posiadać, ale to nawet nie jest źle. Szkoda, że w swojej podstawowej wersji nie ma... Nie ma zmniejszania ataku, szkoda, bo wtedy, wiecie, przy mega ewolucji jeszcze raz by zmniejszał atak. Chyba tak by działało. Ej, halo! No, wiedziałem, że chcesz ze mną walczyć, tylko taki nieśmiały. Dawaj.
Jezu, ale Minenty, oni mają jakieś typowo zboczeńców. I dlaczego wszyscy mają tylko Beautifly Dustox, Beautifly Dustox, Beautifly Dustox? Czy tu naprawdę nie ma czegoś innego? No dobra, słuchajcie, to użyjmy raz bez Mega Ewolucji, teraz Discharge'a. No jak mówię, przede wszystkim Mega Ewolucja pod tym względem jest czasami... O, kryt, dlatego tak mocno. Co ty tam używasz? Aha, zwiększasz sobie specjalną obronę. No to może bajta. To po co mam używać specjalnego ataku? Mogę walnąć z bajta i też wystarczy. Bardzo ładnie. Kolejny przeciwnik rozwalony. No mówię, Awake musi trochę potrenować. Kubeczek 31 level. No to też fajnie. Mega Latias. Znaczy no Latias, no ale też Mega Latias. Wiadomo, jak już Pokémon ma Mega Ewolucję, to już naprawdę jest git. Okej, okay, kolejna. Nie zamierzam pomijać tych walk. Potem, wiecie, jak samemu zwykle grałem, jak właśnie w jakiś Pokémon Rabi, czy tam Emerald, czy właśnie Sapphire, bo samemu kiedyś sporo sobie grało się, to potem był taki moment, przychodził, że miałem problem. Ta sala właśnie latająca zawsze była problemem, bo oprócz Pokémonów latających, a może zrobimy tak, Mega Ewolucja i Volt Switch, to będzie dobre, bo chcę wycofać Pokémona. To właśnie na tej sali miałem problem, bo oprócz tego, że były te Pokémony typowo latające, to były też Pokémon na przykład latająco roślinny, który już od elektryczności nie dostaje tak mocno, czy po prostu latająco smoczy. O nie, miał cios priority, tak to by mnie nawet nie walnął. No dobra, no Volt Switch no nie jest mocny, chciałem zadać mu po prostu największy damage i w tym momencie Tyrek, wchodzisz ty. Wchodzisz ty, pokaż. Pokaż ty tutaj, przyjacielu mój drogi, Lava Pluma. Nie wiem, czy to rozwali. Force Palm pewnie trochę zaboli nas. No, nawet dość mocno. Prawie połowa życia zdjęta. Ale dawaj, może to będzie... Auć, słabe, ale poparzony. To jest dobrze. Oprócz tego, że na pewno padnie w kolejnej turze, to jego zwykły atak jest zmniejszony. Stosuj se Force Palma, tylko kryt może cię uratować. A nie ma kryta. Więc cudownie. Dobra, Brilum leży. Leży, pokonany. Może być i tak, 1000 expa przeszło, 31 level datynka. Jak tam statystyki? No statystyki na razie nie są dobre, niestety. Takedown, mam Digger w Powera. Nie, ja nie chcę takedowna. Serio, nie, nie. O nie, znowu kliknąłem zamiast... Poczekajcie, masakra, dobra, jeszcze raz. Nie umiem dobrze klikać, masakra, tak, keep hold. Nie zamierzam się uczyć tego ciosu. Awake, również sporo expa, cała reszta teamu też. Dzięki za walkę. To w ogóle będzie zaraz chyba... To nie wiem, czy to nie jest ten domek, który już tam widzimy, czy to nie jest ten domek, w którym leczy się... Ej, halo, walczyłem z tobą? Nie, wiedziałem, że nie. Czy tutaj nie będzie mi ktoś leczył Pokemonów? No dawaj, same robaki. O, Masquerine, wow, już spodziewałem się dostać znowu to samo i to samo, że cały czas, wiecie, te same Pokemony się trafiają. Dobra, Masquerine. Aha, on mi obniża atak. Nawet on ma serio taką abilitkę? Zaskakujące. Dobra, bez Mega Ewolucji po prostu Discharge. I tak powinienem go rozłożyć ze względu właśnie na jego podatność na elektro ciosy. 33. No Awake tak to nie trenował niby. A teraz jak przychodzi co do czego, Lawok powolutku, ludzie jeszcze 4 levele. Resta się uczy. Wiesz co, nie będę cię robić pod taką taktykę z restem. Nie, dzięki. A, no i znowu klikam nie to co trzeba. Forget. No, no zaraz. I żebym znowu źle nie kliknął. Keep old moves. I jest. O, teraz. Coś, wybaczcie, dzisiaj nie ogarniam. Ninjask. No to na pewno nas wyprzedzi. Bardzo ciekawy Pokémon. To na pewno można o nim powiedzieć, że jest ciekawy. O nie, nie, tylko proszę, żebyś czasem nie chybił. Manectriku, proszę cię. No, Awake to bierze, trzeba trafiać i trafia. Cudownie. Ninjask pokonany. Dobra, 960 expa. Oricory 35. A mówię, ja wciąż nie wiem, jak jeszcze będę modyfikować skład. Pewnie jeszcze zmodyfikuję. Tuk też pewnie jeszcze wróci do składu. Ale jeszcze mówię, no nie mam takiego pomysłu, jak do końca ma to wszystko wyglądać. Jest tam jakiś dziki Pokémon, ale odpuśćmy sobie. Ja czuję, że tutaj ktoś mi będzie leczyć Pokémony. A ty co tutaj robisz tak właściwie? No, Fly. Przydałby mi się Fly, ale Flya to my dostaniemy chyba dopiero od May. I to chyba jeszcze nie tak szybciutko znowu. O nie, same ptaki tutaj. No, może. No niestety chyba... O, ona leczy. Cudownie. Już myślałem, że mnie tutaj nikt nie uleczy i będę smutny, ale nie. Mamy leczenie, więc fajnie. Przyda się, przyda.
Jeszcze, wiecie, ewoluowałem Sceptile'a, ktoś może powiedzieć, nie używałem, ale no i tak nie ma mega ewolucji. Będę smutny z tego powodu. Nie no, może smutny to źle powiedziane. Tutaj też będę mógł tworzyć te nasze bazy, ale wiecie co, ja sobie na razie bym te bazy odpuścił. Naprawdę. I podwójna walka. Tak wiecie, nie jestem wielkim fanem podwójnych walk. Jak grałem zawsze na showdownach to podwójne walki, to w ogóle nie wiem, nie potrafiłem ich walczyć, tam trzeba zrobić. Podwójne walki się różnią, no bo trzeba już tworzyć team tak, żeby był dwa Pokémony potrafiły ze sobą współgrać. Ale dobra, może zrobimy tak, dajmy sobie tą mega ewolucję i może walnijmy z Bajta w Kadabrę. A Lavok uderzy z Aproar, Aproar nie bije wszystkich Pokémonów, a to mojego też walnie. Nie wiem, zaraz zobaczymy. Zaraz się przekonamy. Na razie niech zobaczą, że walczą nie z byle kim. Jest mega ewolucja, wy nie macie. Jeszcze obniżamy atak. Machok, przede wszystkim liczy się to na Machoka, no bo to on będzie tym problemem dla mnie tutaj. Dobra, trzymajmy kciuki. Kadabra powinien paść. No właśnie. Jeden Pokémon z głowy. Tylko że Machok może zrobić sporo Lavokowi. Ale mówię, przynajmniej jego atak jest obniżony. No, 37. A Aproar. Tylko że chyba z siebie też bijemy. No zaraz zobaczymy. Tak? Nie, nie bijemy. O nie, Lavok, trzymaj się. Dobra, trzyma się. Nie jest słaby, to się trzyma. Dobra, no i kończymy to. Potężny discharge na Machoka. Dobra, już chcę naprawdę dojść do centrum pogodowego. Mam nadzieję, że już przebyliśmy większość drogi. Nie no, może większość to nie, bo troszkę się trzeba tam nabiegać. Ale wiecie, pada, wypadałoby się jednak gdzieś schronić, a nie kurde, moknąć na deszczu. Wow, jaki ładny obraz, jak się idzie przez ten most. Ładnie to wygląda. Co się dzieje? Aha, dopiero Ripple przestał działać. No to spoko. Spoko, że dopiero teraz. Detector Mode? To tak średnio używam w ogóle tych modów do Pokédexa, wiesz? Gdzie mi tam potrzebne? I tak mam silne Pokémony. No i oczywiście teraz, jako że już nie mamy Ripple'a, to w trawie spotykamy kogo? Glooma. Nie, chcę Pokémona z pierwszej geny. Jak mówię, gram sobie w trzecią genę Pokémonów, a w sumie wiecie, to jest poniekąd szósta gena jednak Alpha Sapphire. No ale tutaj na razie mamy, póki nie przejdziemy głównego wątku, to będzie chyba tylko i wyłącznie trzecia. To nie, wolę już właśnie takie typowe Pokémony z Hoenn, żeby były w teamie. Sewiper. No jakiś tam, wiecie, Sewiper będzie mi groził. Bez przesady. Aczkolwiek kiedyś w Nuzlocku trenowało się Sewipera i uważam, że naprawdę fajny Pokémon. Serio, Sewiper jest naprawdę fajnym Pokémonem, który ma równo, można go robić i pod atak, i pod specjalny atak. Kiedyś go nie szanowałem, ale od tamtego czasu naprawdę szanuję, fajny Pokémon. Więc gdybym go spotkał gdzieś wcześniej, to bym nawet może wziął do teamu. Naprawdę fajny wąż, ale wąż rzeczny. Tyrek, słuchaj, panie, ile ty tam jeszcze potrzebujesz do tej ewolucji? Vigoroth. A to nie zmieniamy. Teraz jak będzie jakiś Slowking, to będę musiał pamiętać, że przecież miałem Protecta. Czemu nie używałem? O nie, nawet jeżeli zwalnę bardzo mocno, to i tak przetrwa z 1 HP. Szkoda. No jak tam? No i nie padłby, bo to nie zostawiłem mu 1 HP, trochę więcej. W sumie, to że użyłem Dura to nawet dobrze, bo przynajmniej nawet mnie nie skrzywdził. Świetnie. Jest 34. Awake teraz przy mega ewolucji. Nawet to może ktoś powiedzieć, że trenuj tam mega Latiasa. Spokojnie też będziemy. Znaczy on sobie expi przez XP Shader'a. Ale na razie no to jest... O nie. Poczekajcie. O, nie wiedziałem, że tak fajnie można wybierać ten rowerek. Zaraz, mogę się tak rozpędzić tam wjechać. Tak, mogę, dobra. To jest ten rowerek, wiecie, przyspieszający. Gdybym miał tamten do skakania, to tak średnio. Ale tu chyba da się też wejść normalnie, nie mając rowera. O, i Swallow. Okej. My jesteśmy już, mówię, chyba tuż przy tym centrum pogodowym, więc zaraz się tam udamy, zaraz sobie tam wypoczniemy. Tam w ogóle będzie cast form do zdobycia. No tak. Chyba będzie, ale z cast forma, szczerze mówiąc, nigdy nie korzystałem. Nie wiem, czy zamierzam korzystać. Jakoś tak, wiecie, nie, no nie wiem, dajcie znać, co wy o tym uważacie. Poczekaj, czy się recovera. Poczekajcie, bo ten heal pulse użyli storage targets HP up to half of its max HP.
Aha. No to takie w sumie jak Recover. Tylko, że Heal Pulse wydaje mi się, że działa w ten sposób, że może chyba też leczyć sojusznika? Nie wiem, bo tam było, że mogę wybrać sobie cel. Nie wiem, nie chcę Recovera. No dobra. O, tak, byłaby tu możliwość. Ja nie pomijam walk. Znaczy, czasem zdarza się pominąć, ale tym razem chcę powalczyć. Tym razem chcę powalczyć, nie chcę wysłać. Chociaż ja mówię, biorąc pod uwagę siłę moich Pokémonów, to wydaje mi się, że przez salę latającą to powinniśmy przejść bez większych problemów. Dobra, Discharge. Patrzcie, taki do duo. No, gdzie mu tam dali ten typ latający? To, że wysoko skacze, to nie znaczy, że lata. Co to w ogóle miało być, dawać ci ten typ? Któż to wie? Ale Dodrio jest ogólnie jednym chyba z najlepszych w pierwszej genie Pokémonów latających, więc trzeba takie Pokémony propsować. O! Ej, da się przejść przez tą trawę, tylko chyba jak się rozpędzę, teraz nie dam rady. No nie, dałem radę. Myślałem, że tu się tak nie będzie dało. A tu proszę. O! Jesteśmy! Ale dojechaliśmy tu szybko. Tak, oni mnie nie przepuszczą, gnojki z Team Aqua. Ale wchodzimy do Instytutu Pogody. Jak widać, goście z Team Aqua coś tu muszą robić. Oczywiście przejęli to i tu mogę leczyć Poki. A odpocznijmy sobie. Trochę odpoczynku, wiecie, po takiej przeprawie się przyda. Okej, zmieniać Pokémonów na razie nie chcę. O! Mogę z nim walczyć na siedząco? Nie, nie mogę. Niestety gra do takich rzeczy mi nie pozwala. Dobra, Manek Triku, to już chyba będzie taka twoja prawie ostatnia walka i damy sobie może naszego Steptile'a. Mówię, może i bez Mega Ewolucji, ale niech też sobie walczy. Jako, że na razie będziesz odpoczywać po tej walce, to niech ma jeszcze też Mega Ewolucję. To jest naprawdę fajny Pokémon. Godny polecenia. Ty mi obniżasz atak, no to ja ci też z chęcią zaraz obniżę atak. Trzymaj z Discharge'a. A czy zanim z Discharge'a, to patrz na moją potęgę Mega Ewolucji. No tak powiem szczerze, że po piątej odznasem posiadanie Mega Ewolucji to jest już tak w miarę spoko, bo gdyby dawali później te Mega Ewolucje, to tak naprawdę żaden z graczy nie byłby w stanie wypróbować tego w tej takiej podstawowej grze, a nie w postgame'ie. Więc fajnie, naprawdę fajnie, że dają to tak po przejściu mniej więcej połowy gry. Nawet może trochę więcej, no bo to jest o piątej jednak, nie po czwartej. Chociaż czwarta z piątą to zaraz koło siebie są odznaki. Okej, no i rozwaleni. No tutaj mówię, Tyrek niech sobie na razie nie walczy. Na razie go sobie oszczędzamy. Niech on zdobywa ma 32 level. No jeszcze trochę i on będzie na pewno ewoluował. No a Lawok również powolutku dąży do tego celu. Lecimy dalej, jaka tutaj. No nie siadaj na tych krzesełkach. Chcę walczyć z nimi wszystkimi. Dawaj, tak, Super Ancient Pokémon. Czyli mówisz o jakimś super takim starożytnym Pokémonie. No, już kiedyś widziałem takie reciny, jak spotkaliśmy przecież Stevena. Widzieliśmy tam Primal Kyogre. O nie, no teraz jak wiecie, mamy takiego Pokémona, to mi się trafi, kurde, on. Trujący na roślinnego. No ale dobra, sprawdźmy siłę Dualchoppa. No mówię, szkoda, że to wciąż nie mamy jeszcze typu smoczego, bo byłby ten staw, ale połowa życia zabrana. Mini Mace. Trzymać kciuki, żebyśmy trafili. Dobra. Dawaj z Dual Chopa. Raczej. O, trafiamy, już się bałem. 38 levela raczej jeszcze nie wbijemy, no ale. Wiecie. Powolutku, powolutku i do celu. No ile? 417, no to za mało. Ale dla Oricory wystarczająco. Kolejny grant pokonany. Nie można tak zostawiać, wiecie, ludzi w potrzebie. Team Aqua, no przestań siadać na tych krzesełkach. Team Aqua przejął to miejsce. Trzeba to odbić. Nie pozwolę na coś takiego. Co się dzieje? O, to Shelly przecież. Dokładnie. O co chodzi? Curse you, przeklinam cię, no nieźle. Zabrała mu wyniki jego badań. Jeszcze co, skrzywdziła go? Czy wszystko są w porządku? Zwrócę ci je. Okej. Aha, ale dopiero jak przebudzą tego super starożytnego Pokemona, który sprawi, że będzie taka ekstremalna pogoda. Oj, Team Aqua jest szalony, ale o tym to każdy wie. Wiecie, no kurde, no ale no pomyślmy, no świat, wszędzie woda, no co za idiota mógł wpaść na taki pomysł. Naprawdę. Co za idiota. Karwania. Niech będzie.
O, Sceptel naprawdę taki, wiecie, bojowe okrzyki. Ale mówię, on jest już za silny, on tutaj to masakruje. Cudownie, Karwania pokonana, no Roadskin, no niestety działa. Dobra. Jest level up. 38. Jak tam, 101 specjalnego ataku, ale speed to nasza zdecydowanie najlepsza strona. No ale no ten Pokémon jest po prostu szybki. Więc musi być właśnie taki. Speed to ten... O nie, zapomniałem o obniżeniu ataku. No dobra, mimo wszystko walnie z Leaf Blade'a, chociaż atak jest obniżony. Potem co najwyżej jest Mega Drain'a, który jest specjalny. No nawet nie tak mało. Dobra, teraz się troszeczkę podleczymy, bo to wystarczy, żeby się na pewno rozwalić. Chociaż chciałoby się mieć już Giga Drain'a. Wiecie co, ten level, no to kurde, Giga Drain to by mi się już chyba należał. A nie korzystanie z Mega Drain'a. No właśnie, no jeszcze ktoś może powiedzieć, ciesz się, że już nie masz Absorba. Na pewno się tacy znajdą. O, Tyrek 33. Awake 35. O, podoba się. Ale Tyrek, ty to mógłbyś ewoluować. Ale... Tak, tak! Kurde, czyli 33. Czy on tak samo ewoluuje jak Golduck? Okej. Okay. Takie wspomnienie, wiecie, z Adventure Redów. Kiedy myślałem, że na 32. Mamy w końcu go! Mamy! Tylko, że niestety kamień do tego Pokemona będzie dopiero po przejściu ligi chyba. Ale jest! Jest! Kamerupt! Dokładnie. Kolejny Pokémon, który ewoluował. No to wszyscy teraz czekają mocno na Lawoka. Rock Slide'a się uczy. To zamiast Diga poprosimy. Zamiast Diga może być Rock Slide, bo mamy już Earth Powera, więc wiecie. Chociaż... no jest git. Jest po prostu git. Jest dobrze. Zaraz sobie sprawdzę statystyki tego Pokemona. Trochę mnie ciekawią, jak on się tam prezentuje. Dobra. No pokaż oczywiście Fire Ground typ. 76 ataku, 90 specjalnego ataku, obrony takie, no a speed to najgorszy na świecie. Ale okej, nie jest zły, naprawdę to nie jest zły Pokémon. A my lecimy dalej. Dzisiaj nie pozwolę tutaj Shalida dłużej terroryzować tego centrum. Dobra, kolejna grandka, może to ta, z którą walczyliśmy nawet. Kurde, no jak walczę, wiecie. Walczę teraz za pomocą Neo, to trafiają mi się same takie wredne dla mnie Pokémony. No trujące się trafił, no kurde, no może nie, no nie same, bo były tam jakieś Mightyena, Karwania i w ogóle, no ale Pokémon, którego dwa typy mogą mnie... No ale dobra, jak używa Swifta to GG, no naprawdę, no powiem ci, że na pewno miałeś jakiś cios latający, ale używać Swifta... No wstyd trochę, trochę wstyd. Dobra, Golbat rozwalony. Trochę wstyd mi tutaj za tych Aqua Frajerów, no ale... Co ja zrobię, że nie potrafią walczyć? Lawok 37. Wiecie co? Lawok, ja to cię chyba wystawię teraz jako pierwszego Pokemona. Jeszcze mógłby ktoś powiedzieć, żeby Kamera to, ale to może kiedy indziej go będziemy przedstawiać. Na razie właśnie Lawok niech sobie idzie. Jeszcze 3 levele wbije i będzie ewoluował w Exploda. Oj, no to znowu ja. No szkoda, co? Znowu poznajesz mnie. Co mam wiedzieć? No, na pewno będziesz chciała walczyć. Bez walki się nie poddasz, Shelly. Cała Shelly dostaje po dupie tyle razy, a mimo wszystko próbuje dalej. No, godne podziwu. Tyle można powiedzieć. Nawet, powiedzmy, Sharpedo. Sharpedo, no teraz oczywiście Sceptile'a jako pierwszego nie mam. Ale co mi tam? Może Rock Smash, obniżymy mu obronę. Swagger, o ty, chamie ty. Ale dobre, jak go walnę, to będzie takie naprawdę uderzenie mocne. Błagam cię, Lawok, nie uderz się. Chcesz w końcu wbić wyższy level. O, brawo, stary. No i cios super efektywny. No mimo podwyższonego ataku obniżam obronę. No, gdybym wiedział, to bym użył jakiegoś strengtha po prostu. No, Roadskin nieszczęśliwy. No dobra, strength. Jakbym użył strengtha, to raczej by padł. Mówię, jest silniejszy, mamy staba. Tylko proszę cię, nie uderz się, bo to może być twój koniec wtedy. Dobra, nie uderzył. Brawo, Lawok. Lawok jak chce, to potrafi. Roadskin nas dalej trochę bije. Ale za Sharpedo na pewno będzie mnóstwo expa. Z 1500? 1100, no dobra, przesadziłem troszeczkę z tym. A on ma tylko jednego, miał tylko Sharpedo? Jejku, ej, naprawdę dziewczyno, no trochę godności, a nie jednego Pokemona sobie wziąłeś. Dziękuję, o co chodzi? Coś mi powie. Tak, że świat znowu wróci do początków, kiedy to wiecie, świat był zalany wodą. Jesteście głupi, zrozumcie to w końcu. To jest głupie myślenie.
Tak, do zobaczenia. Spadaj stąd. A, proszę bardzo, jaka idiotka jeszcze powiedziała, gdzie jest Archie. Jezu. IQ tych ludzi z Team Aqua to nawet nie, trzycyfrówka to nie jest. To ledwie podchodzi pod dwucyfrówkę. Okej. Dobra. No jest wszystko okej, chyba, co? Tak, dostał w twarz, popłakał się. No ale no niestety. Team Aqua zrobił to, co chciał w sumie tutaj. Tak, chcą podziękować mi za pomoc. I w nagrodę dostajemy Pokemona. Dokładnie. Ale ja tak średnio chcę tego Pokemona, szczerze mówiąc. Znaczy, dostaniemy go. Tak, legendarny Pokemon znany jako Kyogre. Wiem o tym. I on będzie miał tutaj swoją formę Primal, która no, będzie na pewno niebezpieczna. Trzeba będzie uważać. Tak, Primal Reversion, mówią o tym. Primal Kyogre. Wow. Tak, jest to tak jakby część ewolucji, ale jest podobna, ale nie do końca do Mega Ewolucji. To jest trochę inne. Dokładnie. Super legendarny, wiecie, prehistoryczny Pokémon. No więcej dodajcie mu tych tytułów po prostu. No zdarza się. No dobra. Ej, my tu nie dostajemy cast formy? Ej, byłem pewien, że dostanę, chyba że dopiero jak pójdę na dół, to gdzieś dostanę cast formika. Ale mówię, jakoś mi średnio na tym cast formie zależy, więc nawet się nie będę o niego upominać, bo po prostu, no nie zależy mi. Cast forma i tak bym trenować nie trenował. A na pewno się go tutaj gdzieś dostaje, jak się z kimś zagada. No ale dajcie sami znać, czy wy na przykład trenowaliście Castforma? To jest ciekawe info, czy wy trenowaliście go? Ale okej, teraz mogę już stąd wychodzić. Słuchajcie, jeżeli odcinek wam się podobał, to nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapy w górę. Nie zapomnijcie skomentować i zasubskrybować ten kanał. A my w kolejnym materiale już dojdziemy do kolejnego miasta, gdzie czeka nas wyzwanie, chociaż nie wiem, czy tak szybko, bo trzeba będzie jeszcze spełnić pewien mały wymóg, żeby dostać się do sali. Ale o tym troszeczkę więcej w kolejnym materiale. Tak więc żegnam się z wami, do zobaczenia, do kolejnego. Cześć i czołem i na razie. Hej!